Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Ci, którzy jesteście dłużej ze mną, wiecie, że kilka lat temu zaaplikowałem na polskie obywatelstwo nadane przez prezydenta. Niestety dostałem odpowiedź kilka dni temu, odpowiedź odmowną dostałem i pan prezydent się nie zgadzał, żebym dostał polskie obywatelstwo. To jest bardzo smutna wiadomość, ale uznałam, że to jest dobry moment, żeby wam przedstawić sytuację, żeby wam przedstawić, jak można w ogóle legalizować dokumenty w Polsce i żeby dostać polskie obywatelstwo, jaką procedurę trzeba przejść. Więc, żeby dostać polskie obywatelstwo, są dwie sposoby, tak w mojej sprawie, bo ja przyjechałam tutaj jako student. W 2017 roku przyjechałam na wizie studenckiej i zaczęłam tam tego czasu uczyć się polskiego, języka polskiego i potem dostałam się na studia w 2019 roku. Tak naprawdę, teraz z wami jestem szczery, szukałam sposobu, żeby móc zostać w Polsce, a polskie studia na polskiej uczelni były najlepszym pomysłem, więc poszedłem na studia na UW, na Uniwersytecie Warszawskim. No i po krótkim czasie tak bardzo się zakochałam w tych studiach, że no bardzo się wgłębiłem w nie i zacząłem z nimi się utożsamiać. Aż do tego roku 2022, kiedy, uwaga, skończyłem studia i mam polski dyplom. I jak ma się polski dyplom, uwaga, jeszcze muszę się tym przechwalić w ogóle. Jestem tak dumny z siebie, to jest takie moje osiągnięcie bardzo, bardzo duże. Jak dla mnie, bardzo, i ci, którzy wiedzieliście już z Facebooka i z Instagrama i wysłaliście gratulacje, bardzo, bardzo jestem wam wdzięczny, dziękuję, dziękuję, dziękuję. A przejdę do rzeczy, to położę sobie tutaj ten swój dyplom. Teraz pojutrze, nie, za kilka dni, w poniedziałek, będę aplikował na nową kartę pobytu, teraz na podstawie pracy, bo żeby móc pracować w Polsce, nie można tak po prostu. Jeśli obcokrajowiec przyjeżdża do Polski, nie można pracować. Ja, jeszcze jeden powód, dla którego postanowiłem zrobić ten odcinek, jest to, że bardzo wielu z was napisało do mnie, że mamy znajomych z tego kraju, z tamtego kraju, z Iranu na przykład, i chcemy zaprosić ich do Polski, żeby przyjechali i pracowali. Otóż nie można. Nie można przyjechać i od razu pracować, dlatego że jeśli obcokrajowiec chce pracować w Polsce, to pracodawca musi upewnić polski rząd, że jakby ci ludzie, którzy dają kartę pobytu i wizę i tak dalej, że nie ma żadnego Polaka, które nadałoby się na to miejsce pracy, na to stanowisko pracy i zadowalałoby się z tą pensją, którą miałoby dostać. I z tego powodu musimy sprowadzić obcokrajowca. Tak samo na przykład mój przyjaciel Hejdar z Bielska-Białej też dostał wizę kilka lat temu, 10 miesięcy po mnie na przykład przyjechał. I dostał, bo on jest ekspertem, więc jeśli już ekspert przyjeżdża na kartę, on dostanie niebieską kartę pobytu nawet, czyli taką kartę pobytu dla ekspertów, które to jest praca, której nikt innego oprócz tej osoby nie może wykonać. To jest też bardzo ciekawa historia, ale w mojej sprawie z powodu tego, że no, jestem inżynierem niby, ale nie pracuję w tym zawodzie, więc no i znalazłem inną pracę w ogóle. Dobra, przejdę do rzeczy. I poszedłem na studia. I jak poszedłem na studia, już miałam zezwolenie na pracę, bo mam też jako student, mam też dostęp do rynku pracy. I jak ma się dostęp do rynku pracy, już można pracować tak naprawdę wszędzie. Już pracodawca nie musi szukać tego potwierdzenia i zezwolenia i tak dalej, więc to jest wszystko ułatwione przez pójście na studia. I to był jeden z powodów, dla którego bardzo chciałem też pójść na te studia. Poszedłem na te studia, bardzo wpadłem w klimat i teraz marzę o tym, żeby też pójść na magisterkę. Natomiast te studia są dla mnie, mimo tego, że to są polskie studia i na polskiej uczelni i dzienne studia na UW, ale są płatne dla mnie, więc ja
żebym nie płacił. Dla obcokrajowców te studia są płatne, dla obcokrajowców chyba spoza Unii Europejskiej. One są płatne, więc żebym nie płacił, teraz planuję, jakby od stycznia będę miał znowu zajęcia z polskiego na poziomie C1 i będę zdawał egzamin z C1 z polskiego w kwietniu, bo jak będę miał państwowy certyfikat z polskiego na poziomie C1, to wtedy będę mógł za darmo studiować. I ja bardzo tego chcę, żeby studiować, bo uważam, że to bardzo, bardzo, bardzo mnie udoskonali i przybliża mnie do tego mojego celu życiowego, które, no, do którego dążę, tak? Mi się wydaje, że taki sens życia, który poczułem na studiach i chcę bardzo znowu to powtórzyć i znowu powtórzyć, to jest powtórka. Znowu chcę to doświadczyć tego, więc bardzo, bardzo potrzebuję tego, żeby pójść na te studia i będę szedł, najpierw będę zdawał egzamin z C1 i potem będę szedł na magisterium. Tak, i więc poszedłem na studia, więc i na podstawie studiów dostałem kartę pobytu. 3 razy dostałem taką kartę pobytu i za każdym razem musiałam przedłużyć, co roku. Natomiast teraz jestem zaczęłam też pracę, za kilka miesięcy będzie rok nawet, jak już pracuję na podstawie umowy o pracę. I to jest taki moment, jak ma się umowy pracy na czas nieokreślony, można dostać wtedy też kartę pobytu. I to będzie już dłuższa karta pobytu, co bardzo mnie cieszy. Nareszcie będę miał święty spokój i co roku nie będę musiał się martwić o tym, że muszę odnowić dokumenty, żeby... I wiecie, te dokumenty, te formularze, wnioski, które trzeba uzupełnić, żeby dostać kartę pobytu, są absurdalne. Są absurdalne i ja od tego roku, czyli od tego wniosku, który pojutrze będę pojutrze nie, w poniedziałek będę składał, to już zaczęłam wpisać, bo ja nie wiedziałam nawet o tym, że można wpisać narodowość, że narodowość jest subtelnym odczuciem przynależności do danego narodu. A ja myślałam, że ja muszę napisać narodowość irańska. A o tym nie wiedziałam, więc już od tego momentu będę wpisywał, że narodowość polska, bo moim subtelnym odczuciem przynależności do narodu, wiecie jaki jest. Moim odczuciem jest to, że przynależę do narodu polskiego, że ja przynależę. Więc już będę wpisywał zawsze, że narodowość polska. Już jestem bardzo zachwycony i od następnej karty pobytu będę miał wpisane też narodowość polska. Chociaż tu już na karcie pobytu nie jest to tego napisanego, nie ma. No ale wciąż to jest bardzo zachwycające dla mnie. Tak, więc musiałam pójść na studia, żeby dostać zezwolenie na pracę. A w mojej sprawie obywatelstwo można dostać w 2 sposoby. Albo nadane przez wojewody, albo nadane przez prezydenta. Przez prezydenta raz już spróbowałem i nie udało się. Mi się wydaje, że mogę składać jeszcze raz, ale z tego, co radzą mi moi znajomi i bliscy tutaj, zauważyłem, że chyba, że jest jakaś bardzo polityczna sprawa, albo jest jakiś piłkarz, albo jakiś sportowiec, sport nie jest polityczny. Potem powiedzcie mi, że sport nie jest polityczny i że no, teraz w Katarze nie jest politycznie. No jest, wszystko jest bardzo, bardzo polityczne. No i że tylko sportowcy dostają, chyba że ktoś zrobił bardzo dużą rzecz, na przykład dla kraju i tak dalej, wtedy tylko można dostać obywatelstwo przez prezydenta. A ja nie zrobiłem tego ewidentnie jeszcze, więc nie dostałem. Dostałem odmowy, ale się nie poddaję, bo życie trwa. I idziemy do przodu i będę składał teraz przez drugi sposób, który mam jeszcze, czyli przez wojewodę za kilka lat. A przez wojewodę musi być tak, że ja do tej pory 5 lat tak naprawdę byłem studentem, od roku już przekroczyłem 26 lat i płacę podatki i jestem już podatnikiem, więc ten rok podatkowy liczy się jako 1 rok. 5 lat studiów liczę się jako 2,5 roku podatkowego, więc 3,5 roku będę miał tutaj. Jeszcze 1,5 roku muszę pracować na podstawie karty pobytu o pracę. I wtedy kończy mi się 5 lat podatkowe w Polsce. I jak skończę 5 lat podatkowe, czyli jeśli ktoś studiuje w Polsce przez 10 lat, albo jeśli ktoś
przepracuje 5 lat w Polsce, to już może zaaplikować na kartę stałego pobytu. Jeśli ma się już kartę stałego pobytu i żyje się w Polsce ileś tam lat, wtedy dopiero można zaaplikować na polskie obywatelstwo. I to trzeba przejść też przez jakieś egzaminy, chociaż ja już nie muszę, bo już mam polski dyplom, jakby mam dyplom po polsku. Natomiast i że studiowałam też po polsku, oni nie liczą tego, że już obroniłam pracę licencjacką po hiszpańsku, oni na to nie patrzą. No ale ja nawet będę miał magisterium, jak będę kończył, jak będę aplikował na polskie obywatelstwo przez wojewodę, więc taki jest plan. I z tego, co jest dla mnie jasne teraz, to znaczy nie jest jasne, ale jakby z tego, co wiem teraz, myślę, że za 1,5 roku mogę zaaplikować na kartę stałego pobytu, więc tak za 2,5 roku będę miał tę kartę stałego pobytu i już wtedy będę, już 10. rok skończę w Polsce i 10? Nie. No 9, coś takiego, skończę w Polsce, więc wtedy będę mógł dopiero zaaplikować na polskie obywatelstwo, a to też trochę potrwa. No ale karta stałego pobytu też jest już, zapewnia mi, że nie muszę mieć całe, nie, jak, jeśli na przykład teraz bardzo muszę dbać o tym, żebym nie stracił pracy, żebym cały czas miał umowę o pracę i takie rzeczy, chociaż będę kontynuował też z YouTube'em, bo wy też jesteście dla mnie bardzo, bardzo ważni i chciałbym tworzyć jeszcze dla was. Ten grudzień też będzie takim miesiącem, kiedy dopiero zakładam działalność gospodarczą i no, będę bardziej się wgłębiał w ten temat dla was, bo uważam, że to wy jesteście właśnie moją misją życiową i bardzo się cieszę, jakby tak frekwencja, którą mam, jest naprawdę dla mnie bardzo dużym powodem do działania i dużym zachwyceniem tak naprawdę dla którego codziennie mam więcej energii, żeby działać, żeby coś tam pozytywnego robić właśnie dla was. Więc bardzo wam dziękuję, że jesteście. Tak, i tak jak powiedziałem, przez prezydenta można tak naprawdę dostać od razu, od ręki. Wystarczy, że on podpisuje i będę miał. No ale nie udało się i nie wiem, czy jeszcze powinienem zaaplikować, czy nie. Mogę i to jest za darmo tak naprawdę, to jest darmowa usługa. Więc może jeszcze raz spróbuję, żeby zaaplikować na obywatelstwo przez prezydenta. Może to się uda, a jak nie, to będę normalnie czekał na zwykłą procedurę, która nastąpi dopiero po uzyskaniu karty stałego pobytu. Tak wygląda życie imigrantów w Polsce. Oprócz tego dyplomu, który będę składał w poniedziałek w tym urzędzie dla cudzoziemców, do spraw cudzoziemców, będę musiał pokazać bardzo dużo innych rzeczy. Będę musiał pokazać. Mam wnioski, w które muszę napisać. Muszę podpisać, że na przykład nigdy nie byłam aresztowana i nigdy nie mam żadnego zamiaru zagrożenia państwa i tak dalej, co dla mnie, ja rozumiem wszystkie te strachy i wszystkie te obawy, które są wśród Europejczyków do ludzi z Bliskiego Wschodu. No, a to jest tak naprawdę dla wszystkich, a nie tylko. Amerykanin też musiałby podpisać taką samą zasadę, jakby na tej samej zasadzie muszą podpisać te wnioski, więc jakoś nie mam zarzutów do tego. Po prostu za każdym razem podpisanie tego, za każdym razem poczucie, że jest się potencjalnym zagrożeniem, to jest dla mnie za dużo. I z tego powodu bardzo, bardzo chcę walczyć, żeby jak najszybciej dostać polskie obywatelstwo, bo inaczej nie poczułbym się. To znaczy, ja i tak jestem małym dzieckiem w środku i robię to, co moje serce mi mówi robić, każe robić, no ale wciąż, wiecie, to jest taki, no takim hamulcem to jest dla mnie, że musisz tutaj uważać, bo ktoś może siebie inaczej, tak czy inaczej odebrać. A ja patrzę na to, że
No, ale ja naprawdę jutro mam urodzinę i chcę spędzać moją urodzinę na Podlasiu. I dzisiaj tam jadę. I to jest to, co moje serce mi każe robić. I Podlasie jest tam, gdzie moje serce należy. I to jest, uważam, że polskie. To jest wystarczająco patriotyczne, żebym nie był nigdy zagrożeniem dla Polski, tak? Albo że Spotify kilka dni temu podsumował swoje te listy, które ja podczas całego roku czego słuchałem, to podsumował. No i tam wychodzą troje polskich wykonawców tam wychodzi, więc uważam, że to jest wartościowe. Uważam, że to pokazuje, że jak troje moich ulubionych wykonawców to są polskimi zespołami i to są Polakami, i są Polakami, to znaczy, że ja już to jest moje miejsce na ziemi, a ja nie mogę być zagrożeniem dla tego państwa, więc jakoś z tego powodu poczułem dzisiaj potrzebę, żeby mówić do was o tych moich uczuciach, co mam do tego corocznego odnawiania karty pobytu. Cieszę się, że następna będzie już na 3 lata, będzie na dłużej. I wiecie, tego może możecie nie wiedzieć, że jak się nie ma karty pobytu, to jest się utknięte na terenie kraju, więc jak nie mam karty pobytu, na przykład w 2018 roku i 2019 roku tak było, że w ogóle nie miałam karty pobytu, bo czekałem. Czekałem i czekałem, bardzo długo czekałem na kartę i nie dostałem żadnej. No i akurat nie było źle, więc nie, jakoś też znowu nie mam zarzutów, bo objechałem całą Polskę autostopem i odwiedziłem bardzo dużo miast. Tak naprawdę we wszystkich województwach Polski byłem już. Przepraszam, że nie sprzątałam wcześniej. Bo no ja żyję w domu, a nie w muzeum, więc mój dom może od czasu do czasu też być nieuporządkowany. Tak, więc co chciałam powiedzieć? Jezu, zapomniałam, mam ADHD. Tak, więc poczułem, że muszę wam to powiedzieć i że to jest bardzo ważne dla mnie, żebym mógł zostać w Polsce, żeby za kilka lat też zobaczyć to, jakby spotkać się z rodziną tutaj. Tak naprawdę, jak moi rodzice też tutaj zamieszkują, to będzie super, to będzie już to, co tak naprawdę, to czego wszystko potrzebuje w życiu, to co tak naprawdę każdy człowiek chce w życiu, żeby być blisko swojej rodziny, żeby mieć jakiś szacunek wśród innych, żeby przynależeć do danego społeczeństwa, co mam, wszystko mam. Pamiętacie, rok temu też to był pierwszym rokiem dla mnie, kiedy świętowałem swoje urodziny. Bo dopiero rok temu, od roku w Polsce czuję się, że moje życie tak naprawdę ma sens. I jutro też tak zrobię. Chociaż z powodu Iranu nie za bardzo teraz mogę świętować, więc postanowiłem, że zrobię sobie tą podróż na Podlasie do Czeremchy, mojej ukochanej. Tak, i nie będę świętował, ale będę po prostu po swojemu. Nie będę tańczył na przykład, bo uważam, że w Iranie tak dużo ludzi teraz umiera codziennie na ulicach tego kraju z powodu tego, że Islamska Republika narzuca im to, co mają robić i jak mają się ubrać i tak dalej, że ja nie mogę sobie pozwolić tańczyć i się cieszyć. W tym okresie akurat mam nadzieję, że ta rewolucja w Iranie jak najszybciej nastąpi i będziemy mieli święty spokój wszyscy na świecie. No, ale ja i tak jestem związany już z Polski. Tak dużo powodów już wam dałem do tej pory, że już wiecie, o co chodzi. Tak, bardzo wam dziękuję, że słuchaliście mnie. Prawdopodobnie jutro też z Podlasia będę wam machał. Miłego dnia wam życzę i do zobaczenia.